Agnieszka Małka, znana widzom telewizji Suwałki z magazynu Teraz Kultura oraz wielu naszych publikacji dotyczących wydarzeń organizowanych przez Suwalski Ośrodek Kultury, obejmie stanowisko naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Ostatnie jej stanowisko w Suwalskim Ośrodku Kultury to kierownik działu promocji, marketingu i impresariatu. Agnieszka Małka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomówki z psychologii społecznej w zarządzaniu rozwojem organizacji. Ma już 20-letnie doświadczenie zawodowe, którego połowa zdobyta została w jednostkach kultury na kierowniczych stanowiskach. Jeszcze nie ustalono daty objęcia nowego stanowiska przez Agnieszkę Małkę. Jak się dowiedzieliśmy, termin zależy od ustaleń pomiędzy pracodawcami. Można się jednak spodziewać, że Wydział Kultury nie będzie czekał na naczelnika aż 3 miesiące.